Witam, Novato, sprawdzone, polecone. Jeśli myślicie Państwo o fotowoltaice w dzisiejszych czasach, to koniecznie trzeba poznać możliwości tego falownika DEJE Hybrid. Arcy ciekawa rozmowa, prezentacja Michała Franciaka na targach Solar Energy. Zapraszam. Dziękujemy. Tak? Czyli ok. Teraz. Bez odpalenia rozładuje, tak? Tak, teraz. A z jaką mocą możemy rozładować? Maksymalnie. Te, jak robimy testy, to zawsze stosujemy fulla, no nie? A co jest obciążeniem? Tutaj, grzałka. Znaczy, teraz robimy w ten sposób, że energię, którą oddaje nam akurat PowerLab jako bank energii, oddajemy do sieci. No. W banku pobieramy maksymalną moc, jaką pozwoli nam falować. I to jest 10 kW. Prąd rozładowania to jest 202 ampery. Czyli tu okej, mamy pewność, że jest super. Bank energii dobrze podłączyliśmy, falownik działa sprawnie. I teraz okej, przetestujmy system pracy. Czyli teraz do sieci wiecie, tak. Się wciska, tak? Tak, dokładnie tak. To macie tutaj pozwolenie na tak, do sieci, tak? Tak? Mamy, dostaliśmy pozwolenie. Także jesteśmy wpięci właśnie bezpośrednio, jeśli chodzi o układ trzyfazowy. I teraz w tym momencie testujemy kolejną czynność przy odbiorze takiej instalacji. Działanie systemu backupowego, czyli gwałtownego odcięcia się od sieci. Co się stanie z oświetleniem? Nie. Nie. Dokładnie. UPS. 0,4. 0,4. Jeśli to jest wszystko uzależnione od tego, w jakim stanie mamy aktualną instalację elektryczną. Przy pomiarze impedancji, pędzli zwarcia jesteśmy w stanie wywnioskować, w jakiej skali ta instalacja nam zadziała prawidłowo. Jeśli będziemy mieli starą instalację, to komputery nam pogasną, bo po prostu będzie dużo większa rezystancja wewnętrzna. Tu Wam zademonstrowałem, jak ważne jest to, żeby bank energii był przede wszystkim wysokiej klasy i jakości. Bo przy zastosowaniu przewodów 50 mm, prawda, nigdy nie dojdzie do sytuacji takiej, że falownik będzie chciał oddać, a nie będzie miał możliwości, bo będzie miał za cienkie przewody. Mhm. Dlatego w tej sytuacji jak najbardziej jesteście w stanie zostawić to urządzenie klientce, tak żeby to bardzo dobrze pracowało. Oczywiście konfiguracja z siecią Wi-Fi obowiązkowa przy hybrydzie w każdym przypadku, tak? Ktoś nie ma internetu, niech sobie kupi moduł, Was to nie interesuje. Dla Waszego bezpieczeństwa jako instalatorów ma być to zrobione na takiej zasadzie, żeby w nocy o północy widzicie, ok, to się zepsuło, nie ma sieci, dobra, pani Grażynka sobie przychodzi, przełącza nam całkowicie urządzenia, bo nie mamy prądu w domu, ok, super, lecimy dalej, no nie? Z zabezpieczeniami po prostu całego falownika. No i wtedy przynajmniej mamy sytuację jasną, że ok, prądu nie ma, ona jest sobie w stanie poradzić, no nie? Minimum, jakie jesteście w stanie zrobić, to jest to, bo to zostało po prostu wypracowane przez nas, przez serwis, na... Ten bypass jest do minięcia tego urządzenia, tak? Dokładnie. W sytuacji, jakby się coś stało z oprogramowaniem, z software'em, awarią, dzięki temu klienci są po prostu bezpieczni, nie pozostaną bez prądu, no nie? I wtedy wszystko od ręki jesteśmy w stanie zrobić. A tym, co pan mierzy? To jest Victron. Jest to pokazane, że baterie PowerLab są kompatybilne z urządzeniami z serii, znaczy producenta Victron. A, że kabel się tam tak, dokładnie. I wtedy nie ma problemu. Tak wygląda teraz mniej więcej synchronizacja całej sieci po przyłączeniu. W momencie, gdy uruchamiamy, jesteśmy w stanie sobie poczekać chwilę, czekamy na to, żeby falownik zrobił pomiary. On robi pomiary rezystancji izolacji od wejścia, czyli po stronie hybridu, przepraszam. Jeśli pomiary wyjdą pozytywnie, zaczyna się konfigurować z siecią, strzyki działają, puszcza nam napięcie, pracuje się z siecią. Siecią. Tak. Pomiary impedancji mniejsze. Tam napięcie są. Znaczy impedancji, pewnie zwarcia. Tak. Dokładnie. No. I wtedy bez problemu po prostu urządzenie nam pracuje, tak? No, mówię, to są kwestie, które się przyczyniają do tego, że nasi klienci lepiej są obsługiwani. Wydajemy na to faktycznie okolice 3-4 tysięcy więcej na całą instalację, bo instalacji hybrydowych nie założycie w jeden dzień, jakbyście nie chcieli, ponieważ musicie ciągnąć WLZ-y,
a różne sytuacje mają u klientów. Bardzo często wiąże się to z przyszywaniem tablic rozdzielczych u klientów, ponieważ moc znamionowa falownika jest ok. 10, ale nie możecie na fazę puścić więcej niż 5 kW. Czyli jeśli dochodzi do takiej asymetrii i macie 5 kW, czyli mierzycie sobie amperaż obciążenia, okej, to wiecie, że część urządzeń musicie rozłożyć na po prostu pozostałe fazy, tak? Czyli wy macie tego przypilnować. I wtedy komplet waszych prac jest po prostu zakończony. Tak, gdybyśmy tego nie zrobili, to on nie odpali wtedy? Odpali. Ale w momencie, gdy klientka dopuści się sytuacji, załóżmy uruchomienia piekarnika, zmywarki, czajnika, obciąży swoich odbiorników na tej jednej fazie, falownik może mieć 10 kW na tej fazie. On zadziała przez 10 sekund. Później wyrzuci błąd, zrestartuje się jeszcze raz, ale znowu pójdzie duże obciążenie, wyłączy się. To my jako instalatorzy mamy zapewnić jakby spokojną pracę całemu obiektowi, tak? Czyli no my mamy to przewidzieć, jakie jest obciążenie w domu, co tam pracuje, mamy to widzieć. Jeśli, mówię, dochodzi do sytuacji gwałtownych obciążeń faz, mamy te obciążenia rozłożyć po prostu na pozostałe, bo inaczej prawidłowo nie będzie. Czyli w naszych przypadkach, jeżeli mamy pompy jednofazowe zamontowane, tak, to na tej fazie nie powinno być nic innego niż sprężarka. Albo wpinać pompy na przykład przed falownik. Czyli robimy coś takiego, że tu wyobraźmy sobie, że to jest to nasze zasilanie. Tutaj robimy wpięcie do pompy ciepła. Natomiast przekładniki prądowe, które mamy dostarczone w falowniku, wpinamy między licznik, a to wpięcie. Dzięki okay. temu, jeśli chcemy zastosować ten układ hybrydowy, czyli zarządzania mocą, ten system MCMS, ok, jak najbardziej, wszystko nam pracuje dobrze. Ale gdy dojdzie do sytuacji, że dotkniemy go tutaj, musimy uwzględnić straty, ładowanie i tak dalej, nie? Czyli to są rzeczy, które nam są niepotrzebne, a pompa ciepła spokojnie sobie będzie pracowała na gridzie. Możemy oczywiście jeszcze zaprojektować instalację w ten sposób, że w momencie, kiedy dochodzi do takich skrajnych sytuacji, czyli zostajemy bez prądu na 3 dni, mamy zapas banku energii, albo klient jest wyposażony w agregat, który wpinamy tutaj, możemy zrobić taki przycisk bypassowy, czyli stosujemy mniej więcej takie samo zabezpieczenie i to jest zabezpieczenie, którym my sterujemy, że ok, na własną odpowiedzialność wpinamy pompę ciepła na naszą pracę falownika loadową, tak? Czyli ok, do takich sytuacji możemy coś takiego zrobić, ale jest to przymusowe, że my jako instalator musimy zastosować wtedy ten rozłącznik, tak? I wtedy... Mamy takie wejście te środkowe w tym falowniku, które pozwala, żeby je nie jako zasilanie z agregatu, ale jako na przykład takie, kiedy mamy nadprodukcję energii z tak, fotowoltaiki, to możemy... Akurat mamy wejście, tu jest rozwiązane, że w ostatnim, jest to wejście generatora. Pokażę na przykładzie, wejście generatora albo port generator pozwala nam na trzy możliwości. Pierwsza możliwość, jest to podłączenie generatora prądotwórczego, czy benzynowego, czy dieslowskiego. Falownik jest wyposażony w styki pomocnicze, które mają możliwość wyzwolenia autostartu w falowniku. W agregacie. I wtedy, ok, jeśli poziom baterii załóżmy ustawimy sobie na 30%, to jeśli dom pobierze z baterii nam 30%, falownik wysyła impuls do agregatu, ok, ładujemy baterię do 80%. Agregat się uruchamia, na potrzeby własne i na ładowanie baterii chodzi to bez problemu. Wszystko super. Kolejną opcją, którą daje nam ten port, jest możliwość podłączenia smart wejścia takiego, które upoważnia falownik do wysterowania wyjściem napięcia. Czyli na przykład mamy możliwość podłączenia grzałki do bufora klientów. Jeśli mamy wydajność instalacji większą niż 90% na przykład, ok, grzałka się wtedy robi. Jest możliwość tego tutaj ustawienia poniżej. Mamy tu procentowe ustawianie. Trzecią możliwością tego wejścia, najbardziej będzie ono stosowane najprawdopodobniej w waszych przypadkach,
będzie to wejście podłączenia pod falownik on-gridowy. Starszego typu, nie hybryda. To już mój klient ma SolarEdge'a albo ma mikroinwertery, nie chcemy zmieniać instalacji, zażyczył sobie rozbudowę i hybrydę. To ok, stawiamy system, dokładamy mu te 5, 6, 7 kW na dachu, ale poprzednią instalację na SolarEdge'u czy mikroinwerterach wpinamy pod ten port. Czyli obciążamy trzy fazy, bo istotne jest to, że jeśli mamy falownik trzyfazowy, układ wpięcia też ma być trzyfazowy. I wtedy nam to pracuje bezproblemowo. Pojawia nam się kolejna ikonka tutaj w dolnej części albo agregatu, albo symbolu falownika. Nie ma problemu, układ pracuje nam bezproblemowo. Co nam, jakie daje to nam korzyść? Mam falownik trójfazowy on-gridowy. Dokładam do niego trójfazowy falownik off-gridowy. Deje, najlepszy. Z oczywiście z Power Labem. I podłączam ten, który już mam, podłączam pod wejście to, o którym mówiłeś. I jaki to daje korzyść? No przede wszystkim mamy możliwość jakby zostania przy starym systemie, tak? Czyli nie musimy modernizować starszej instalacji na rzecz hybrydy, ponieważ tutaj hybryda, żebyśmy mieli jak najmniejsze straty związane z ładowaniem baterii, zalecamy ładowanie prądem stałym, tak? Czyli przynajmniej część paneli, żeby było podłączone do falownika hybrydowego. Nie jest to obowiązkowe, ale mimo wszystko, jeśli mamy mikroinwertery, czyli mamy na przykład zaciemnienia u klienta na domu, czyli mamy dużą ilość kominów i tak dalej, falownik będzie nam w zupełności wystarczająco, z wysoką wydajnością pracował na samym porcie generatora. Czyli nie musimy mieć piętych paneli, żeby wykorzystywać pracę hybrydową całego falownika. I wtedy na tym miejscu wszystko jest załatwione na podstawie dwóch portów, które wykorzystujemy na co dzień. Czy wtedy taką instalację on-gridową odpinamy z sieci, wpinamy do falownika? Tak, ważne jest to, żeby od tamtego falownika do tego falownika na tej linii nie było żadnych odbiorników. Musi być to bezpośrednie po prostu wpięcie z tamtego falownika do tego, ponieważ ten falownik imituje sieć między tym falownikiem a tamtym falownikiem. Do tego, że w momencie, gdy dochodzi do gwałtownego zaniku prądu, ten falownik cały czas pracował. Czyli on jest dawcą energii, tak, dla tamtego falownika. Dokładnie. Czyli mamy falownik on-gridowy, oczywiście musimy inaczej go podłączyć, tak, ale wtedy on się zostaje naszym off-gridowym poprzez to, że ten przejmuje funkcję dostarczania. Tak, dokładnie. Ten falownik musimy zawsze stosować jako głównego mastera wszystkich urządzeń, do którego wpinamy, tak? Czyli tu mamy sterowanie agregatem, mikroinwerterami, baterią, czy nawet systemem tym godzinowym, który nam dostarcza tutaj producent, tak? Czyli ten system HEMS-EMS wysterowaniem godzin. To tu robimy, a nie przez żadne dodatkowe inne urządzenia. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o prezentację falownika D przeprowadzoną przez Michała. Będą następne. Wkrótce pokażemy na żywo z naszej firmy pracujący inwerter hybrydowy z bankiem PowerLab. Zapraszam.